Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Duch Święty źródłem prawdziwej radości. Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 19 czerwca 1991 roku. Wielokrotnie słyszeliśmy już od świętego Pawła, że radość jest owocem Ducha Świętego, podobnie jak miłość i pokój, o których mówiliśmy w poprzednich katechezach. Apostoł mówi oczywiście o prawdziwej radości, wypełniającej ludzkie serce, a nie o radości powierzchownej i przemijającej. Jaką często jest radość tego świata? Nietrudno jest odkryć, nawet nie wykraczając poza sferę psychologii i doświadczenia, że degradacja sfery przyjemności i miłości jest proporcjonalna do pustki, jaką pozostawiają w człowieku zudne i powierzchowne radości, których szuka on w tym, co święty Paweł nazywa uczynkami ciała: nierząd, nieczystość, wełzdanie, pijaństwo, hulanki. I tym podobne. Do tych fałszywych radości można dodać, bo często się z nimi łączą, te, których człowiek szuka w posiadaniu i w nieumiarkowanym używaniu bogactw, w luksusie w dążeniu do władzy, a więc w tej pasji i nieomal fascynacji dobrami ziemskimi, która łatwo może się przerodzić w zaślepienie umysłu. Przestrzega przed tym święty Paweł i ubolewa nad tym Jezus. Paweł nawiązywał do sytuacji panującej w świecie pogańskim, aby zachęcić nawróconych do unikania niegodziwości. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim. Zgodnie z prawdą. Jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego sposobu życia trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz? Odnawiać się duchem w waszym myśleniu, i przeoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. To nowe stworzenie jest dziełem ducha świętego obecnego w duszy oraz w kościele. Dlatego apostoł kończy swoją zachętę do dobrego postępowania i zachowania pokoju tymi słowami: Nie zasmucajcie Bożego Ducha świętego którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Jeśli chrześcijanin zasmuca Ducha Świętego, żyjącego w duszy, z pewnością nie może się spodziewać, że posiądzie prawdziwą radość, która od niego pochodzi. Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój. Tylko Duch Święty daje radość głęboką, pełną i trwałą, do której tęskni każde ludzkie serce. Człowiek jest istotą stworzoną do radości, nie do smutku. Paweł VI przypomniał o tym chrześcijanom i wszystkim ludziom naszych czasów w adhortacji apostolskiej Gaudete in domino. Prawdziwa zaś radość jest darem Ducha Świętego. W liście do galatów Paweł mówi nam, że radość związana jest z miłością. Nie może więc być doświadczeniem egoistycznym, owocem nieuporządkowanej miłości. Prawdziwa radość obejmuje sprawiedliwość Królestwa Bożego, o którym święty Paweł mówi, że jest sprawiedliwością, pokojem i radością w duchu świętym. Mowa tu o sprawiedliwości ewangelicznej, której istotą jest życie zgodne z wolą Bożą, posłuszeństwo Bożym prawom, osobista z nim przyjaźń. Poza tą przyjaźnią nie ma prawdziwej radości. Co więcej, Smutek jak zło i wada, wyjaśnia święty Tomasz, spowodowany jest nieuporządkowaną miłością samego siebie, która jest zasadniczym korzeniem wad. Zwłaszcza grzech jest źródłem smutku, ponieważ jest zejściem z właściwej drogi i nieomal odwróceniem umysłu i serca od słusznego porządku Bożego, który wprowadza ład w życie człowieka. Duch Święty, ustanawiając w człowieku nową sprawiedliwość w miłości, usuwa smutek i daje radość. Te radość, której tak pełna jest Ewangelia. Ewangelia jest zaproszeniem do radości oraz doświadczeniem prawdziwej i głębokiej radości. W chwili zwiastowania, Maryja zostaje wezwana do radości. Raduj się, pełna łaski. Jest to ukoronowanie całej serii takich wezwań, wypowiadanych przez proroków w Starym Testamencie. Radość Maryi urzeczywistni się wraz z przyjściem Ducha Świętego, przyjściem zapowiedzianym Maryi jako motyw jej. Raduj się. Podczas nawiedzenia Elżbieta napełniona jest Duchem Świętym i radością, uczestnicząc w sposób naturalny i nadprzyrodzony w wielkiej radości swego syna. Ukrytego jeszcze w jej łonie, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Elżbieta odczuwa radość syna i wyraża ją, ale to Duch Święty, według Ewangelisty, napełnia oboje taką radością. Maria zaś właśnie w tej chwili czuje, że z jej serca wypływa pieśń radości, wyrażająca radość pokorną, czystą i głęboką, która ją napełnia. Odpowiada jakby w ten sposób na wezwanie anioła: raduj się. Raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy. Również w tych słowach Maryi odnajdujemy echo radosnego wołania proroków, rozbrzmiewającego w księdze Habakuka: W Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim zbawicielu. Ta sama radość trwa także podczas ofiarowania dzieciątka Jezus w świątyni, kiedy to spotykając się z nim. Symeon raduje się pod tchnieniem Ducha Świętego, który wzbudził w nim pragnienie ujrzenia Mesjasza i kazał mu udać się do świątyni. Z kolei prorokini Anna, nazwana tak przez Ewangelistę i przedstawiona jako niewiasta poświęcona Bogu i rozumiejąca Jego zamysły i nakazy, według tradycji Izraela, sławiąc Boga, wyraża wewnętrzną radość, która także bierze początek z Ducha Świętego. Na kartach Ewangelii opowiadających o życiu publicznym Jezusa, czytamy, że w pewnej chwili on sam rozradował się w duchu świętym. Jezus wyraża radość i wdzięczność w modlitwie, która głosi dobroć i łaskawość ojca. Wysławiam cię, ojcze panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś się prostaczkom. Tak, ojcze, gdyż takie było twoje upodobanie. W Jezusie radość osiąga całą swoją moc, gdy kieruje się ku Ojcu. Podobnie jest z radościami, które w życiu ludzi wzbudza i podtrzymuje Duch Święty. Ukryta w nich żywotność kieruje ludzi ku miłości, przepełnionej wdzięcznością wobec Ojca. Każda prawdziwa radość zwraca się ostatecznie do Ojca. Jezus wzywa swoich uczniów, aby się radowali. Aby przezwyciężyli pokusę smutku z powodu odejścia Mistrza, ponieważ to odejście jest warunkiem przyjścia Ducha Świętego, przewidzianym w Zamyśle Bożym. Pożyteczne jest dla Was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do Was, a jeżeli odejdę, poślę go do Was. Darem Ducha Świętego dla uczniów będzie wielka radość, więcej, pełnia radości, zgodnie z pragnieniem, Wyrażonym przez Jezusa. Zbawiciel bowiem, wezwawszy uczniów, by trwali w jego miłości, rzekł: To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To duch święty wzbudza w sercach uczniów tę samą radość, którą miał Jezus, a której źródłem jest wierność miłości pochodzącej od Ojca. Święty Łukasz zaświadcza, że uczniowie, którzy w chwili wniebowstąpienia otrzymali obietnicę daru Ducha Świętego, z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Z dziejów apostolskich wynika, że po zesłaniu Ducha Świętego zapanował wśród apostołów klimat głębokiej radości, udzielającej się wspólnocie. Jej wyrazem były radość i entuzjazm, z jakimi przyjmowano wiarę i chrzest. Oraz życie wspólne, o którym mówią słowa. Przejmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. W księdze dziejów czytamy też: Uczniów napełniało wesele i duch święty. Już wkrótce miały nadejść utrapienia i prześladowania, zapowiedziane przez Jezusa właśnie w chwili, gdy ogłaszał przyjście Parakleta pocieszyciela. Lecz według dziejów Radość trwa również pośród doświadczeń. Czytamy bowiem, że apostołowie, postawieni przed Sanhedrynem, skazani na chłostę, skarceni i odesłani do domu, wracając, cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i po domach i głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Takie zresztą jest życie i los chrześcijan. Jak przypomina święty Paweł Tesaloniczanom. A wy, przejmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością ducha świętego staliście się naśladowcami naszymi i pana. Według Pawła, chrześcijanie odtwarzają w sobie misterium paschalne Chrystusa, którego istotę stanowi krzyż. Jego ukoronowaniem jednak jest radość ducha świętego dla tych, którzy wytrwają w doświadczeniach. Jest to radość błogosławieństw, a szczególnie błogosławieństwa smutnych i prześladowanych. Czyż nie powiedział apostoł Paweł: Teraz raduję się w cierpieniach za Was? Piotr zaś zachęcał: Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalał w nas coraz większe pragnienie dóbr niebieskich. I pozwolił nam cieszyć się kiedyś ich pełnią. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary.